No dzień dobry, witamy Was serdecznie wraz z piękną Diną obserwującą swoje kwiatki w sypialni. Tak, taka sytuacja. No i cóż, wracamy do ćwirów, moi drodzy. Pani ćwir, właściwie. I jej dzieci aktualnie, bo tylko ona nam została z dorosłych simów. No i cóż, mamy środę. Aleksander zaraz będzie chyba wstał do szkoły, jeśli się nie mylę. Tak jest, na 9 idzie. W ogóle stwierdzam, że Aleksander ma strasznie mało umiejętności jak na takiego geniusza i chyba trzeba zacząć w końcu go rozwijać i to mocno. Oni znowu chcą małe kocie lub szczenie. Także nie wiem, on nie odrobił lekcji. O nie. Wstawaj. Odrabiaj lekcję. Przecież jesteś kujonem. Chociaż po śmierci ojca można uznać, że wiecie. Troszkę się zaniedba. No ale Aleksander jest... on już tyle przeżył traum. Matka mu zniknęła. Siostra uciekła. Że po prostu no... Patrzcie, kto by pomyślał, że z Diny taka kochana matka. Czy ktoś w ogóle kiedyś myślał, że Dina zostanie taką mamusią? Troszkę go tutaj poobejmujemy, pobawimy się z nim. Wypuść, a potem iść sobie weź, co ci dam, wykąp się. Nie, weź prysznic. Prysznic zawsze na propsie, bo jest szybszy. A on już umie korzystać, nie? O, to on sobie skorzysta z nocniczka w tym czasie. O Jezus, jak mi się język dzisiaj plącze. O, użyj sobie. A mama idzie się wykąpać na razie. Znaczy mama, no. To jego matka niby nie jest, ale... W ogóle... No, to jest jej przyjaciel. Teoretycznie. Szkoda, że nie da się właśnie jakoś tak ustawić, żeby ona była właśnie choćby taką... No, żeby go adoptować przynajmniej, coś w tym stylu. Ten by chciał w ogóle telefon komórkowy, grę. Może wybierzemy się z nim do sklepu? Po szkole? Dobra, nie odrobisz tych lekcji chyba. Bo się spóźnisz do szkoły, Aleksandrze. Więc idź, zostaw to i trudno. Trudno się mówi, żyje się dalej. No to odbierz ten telefon. Czy ty pojechałeś? Nie, bo on jest w szkole i chyba ty też powinieneś. Nie chcę nic mówić. No to tak, weź butelkę dla Xaviera. Ale mamy w ogóle teraz piękny ten dom, powiem wam. Naprawdę, bardzo mi się podoba. Postarałam się. Chociaż tutaj mogłoby być więcej dekoracji dookoła, no ale... No już mama idzie, ja już wiem, że ty... O... Weźmiemy pieluszki, zmienimy i go nakarmimy. Zarobić 5000 i wysłać psa do pracy. No nie wiem, szczerze mówiąc. No i Mortimera od razu nakarmimy. Czy tutaj nasikał pies? Gdzie jest w ogóle nasz pies? Nie, on poszedł sobie nasikać na dwór. I to jeszcze poza naszym domem, jak kulturalnie. Można go pochwalić, ale nie chcę teraz jej nic klikać, żeby dziecka nie rzuciła na podłogę. Ona w ogóle te wszystkie nagrobki chyba ma w swoim plecaku. Ona czy... Tak, ona. Poczekajcie, bo wyciągam ich pamiątki z Chin. A palmę? Czemu ty masz palmę? Nieważne. Nie wnikajmy w to. Może z Karoliną się wybierzemy na miasto? W sumie on ile ma? On ma jeszcze 10 dni, więc dobrze sobie poprawić tą ocenę. Na razie powiedzmy, że jako po śmierci ojca trochę mu się tam poprzestawia w głowie na chwilę. Co by na to? Zrobimy mu jakąś taką mini metamorfozę na takiego buntownika. Ale zrobimy to w sklepie, nie tutaj, żeby nie było. Niech on sobie właśnie skorzysta. O, a potem zaprosi tą Karolinę może na spotkanie i pojedziemy z nimi do miasta.
To jest dobry pomysł. Gdzie ona poszła, no? Już ją zgubiłam. Dobra, schodzi na dół. Masakra po prostu. Weź od razu może... Dobra, opowiedz jej ten dowcip, bo ja się boję, że ona się nie zgodzi, bo nie mają jakichś mocnych relacji ze sobą. Zaproponuj... Ha, nie. Zaproś grupę tymczasową na zabawę, o. Z tego co wiem, zabawa jest bez tych punktów do wypełnienia. Zaraz cię rozerwiemy, Aleksandrze. Tak, Jezus Maria, przecież jest lokaj. Tak, mam pokojówkę, lokaja i opiekunkę, fantastycznie. Dobra, powiedzmy, że Lina się o tym nie dowie. Chodź, Karolina, bo jedziemy. Przyjechaliśmy sobie do sklepów, jakieś centrum handlowe. Tylko ona się nie przebrała, także spoko. Tak, on chciał sobie kupić ten telefon i gry, ale już tego nie chce. Ale ja i tak mu kupię, bo... Umówmy się, telefon się zawsze przydaje. Tylko, że... Tutaj na dole nie ma, może na górze będzie. No dobra, przynajmniej sobie rozrywkę podniesie ten Aleksander nasz i nie wiem, niech sobie kupi ubranie, bo w sumie on ma same takie ładne, takie, że tak powiem, eleganckie ubrania. Więc niech sobie kupi. Ogólnie to jednak nie zmieniałam mu fryzury, bo tak wyszło, że Aleksander ma strasznego pryszcza na czole i jak mu zmieniałam fryzurę, to go było widać. Dlatego mu nie zmieniałam fryzury, tylko zmieniłam mu kolor włosów. Takie kolorowe mu zrobiłam. Te przymierzanie niestety nie chcą działać. Nie wiem czemu. Nie mogę go przebrać w tym, ale no nieważne. Trudno, przebierzemy go potem. Ale ja tu widzę, że przyszedł ktoś. To nie ten chyba jednak. Ale powitajmy Markusa, bo ja tu widziałam gdzieś jeszcze chyba Mateo, czy nie? Nie, czekajcie. Ja muszę sprawdzić w jego relacjach. To z Markusem my jesteśmy. Dobrze, dobrze. Nasz chłopak tutaj przyszedł. Proszę bardzo. Dawno się nie widzieliśmy, więc może jego też zaprosimy. Niech z nami, niech do nas dołączy. Karolina by się ubrała, jakby Balbina zobaczyła, że jej córka lata po mieście w takim stroju. Ten by chciał ciasto czekoladowe. Chyba na leśniki? Aleksander? No to zamówimy Karolinie na leśniki. Tu wcale nie siedzi Kassandra, nie patrz na stronę. Patrzcie tutaj, ile z tego pryszcza? No nie tak bardzo. Te wasze chmurki Aleksandra. Już skończyłam zamówienie, czy nie? Chyba u niej zamawialiśmy. Dostaniemy to jedzenie? O, a jednak dostaliśmy to, co zamawiałam. Chyba jest... Nie, ona dostała hamburgera. To był hamburger, a nie naleśniki. Dobra. A naszym ulubionym dniem jest łosoś chyba. O jest, uciekniemy z własnej armii. Ale na toaletę muszę zaliczyć. No to idź do tego kibla szybko. Mogę nie zdążyć tego zrobić, bo... Chyba, że zrobię tak. On potem podejdzie tutaj pod samochód dosłownie. O, dosłownie tutaj. Jak to lecisz? Dobra, już nie musimy, że... No, przyszedłeś za mną do kibla. Podejdę tutaj. O, ona wyjdzie za mną. I teraz zrobimy tak. O nie, już nie możemy uciec. Czemu? No, dobra. Trochę lipa. Nie wiem, gdzie możemy kupić ten. Nie wiem, spróbujemy jeszcze jedną lokalizację, najwyżej potem będziemy wracać do domu. Trudno. Nie mogę go zaprosić, jak go nie powitałam. No spoko.
I co, poszła do toalety? Tak, poszła się umyć w ogóle. Spoko. Karolina, gramy o pieniądze. O 150 i... Chodź. Bo ona już idzie. No nie. Ona chce grać w papier, kamień, nożyczki. No fascynujące. Mieliśmy grać o pieniądze i co? Możesz ją już pocałować? Co ty? Nie wolno. Dobra, jakiś dowcip, jakieś tam... Podziwiaj. Jakieś tam rozmawiaj. Nie wiem, co jest, co ma. Gest piątka. No i zakończymy to spotkanie. Odwieziemy ją jeszcze może w domu. Ale chyba nie ma takiej opcji. Na samochodzie... nie. Nie ma coś takiego jak odwieźć do domu. Było fajnie, dobrze jej się spotykać z teamami, którzy gwarantują udaną zabawę. Spoko Karolina, polecam się na przyszłość. Świrowie wiedzą jak się bawić. No dobra, wróciliśmy, pobawimy się troszeczkę z psem. Widzę, że Nianka tutaj dalej chodzi. I myślę, że przebierzemy się. Najpierw weź prysznic, o właśnie, i zaprojektuj sobie ubranie codzienne. No idź, idź. Czemu nie... Dobra, nieważne. Jak tam dziecko? Już prawie wyspane. A ty co z nim chcesz zrobić? Nie, ja myślę, że on nie jest głodny. Puść go z powrotem do końca. Lepiej tutaj wypuść. Xaviera. Jak ty wyglądasz? Jezus, jak złodziej. Lina, weź się przebierz lepiej w ubranie codzienne. Masakra. No dobra, no... idź stąd, kobieto. Wyproś ją. Gdzie go niesiesz? Gdzie go niesiesz? Ty piaro. Jak to? O 23? Co tu się wydarzyło? Przecież miał mieć dopiero urodziny później. Znaczy jutro. O Jezu, dobra, proszę zmienić pilota Mortimerowi. Przydałoby się też go wysłać do prywatnej szkoły. W ogóle jaki on jest ładny. Zobaczcie, jaką ma piękną twarzyczkę. Się wdał, widać we rodziców. Don jest niczego sobie. Gra to rzecz, którą chcę kupić. Storing z lemoniadą i klatka dla ptaka. Klatka do ptaka to naprawdę bardzo popularna zachcianka. Przepraszam bardzo, co ty w ogóle robisz, że ty nie śpisz? Chyba ty nie za siostrą, bo coś ostatnio za dużo przebywasz w pokoju. O! To jest słodkie. Zobaczmy na to. O, sądzę. To jest taki słodki. Raz korzystaj i może w takim razie zjedz. Nie ma nic do jedzenia. No to zjedz płatki. O, widzę, że już matka wstała, idzie dziecko karmić. Ten też wstał i się już bawi. O, jakie samowystarczające te moje dzieci. Przynajmniej jesteś cudownym chłopcem. Chcesz dostać najwyższą ocenę w szkole. Fantastycznie. Więc poskacz sobie na skakance, bo chcesz. Chcesz się też, widzę, bawić się z misiem. Więc jak mi się zrobić ze spacerku, to może się bawicie razem. Na 17. No dobra, Aleksander już będzie wtedy w domu, więc nie potrzebujemy opiekunki. Nakarmione dziecko? To obejmij. W sumie mogłabyś odwieźć do szkoły tego małego? Ale nie możesz. Bo jest jeszcze za wcześnie. Iść na ryby w ogóle? Może staw nam tutaj zrobię? To nie takie głupie. Lina za bardzo nie ma kiedy zaprosić dyrektora, bo ona się na mocno idzie do pracy, więc chyba nasz
syn będzie skazany na szkołę publiczną. No trudno, w sumie to nie nasz syn, tylko Kasandry i Dona, więc... Co nas to obchodzi? Nie, no dobra. No sprzątnij ten talerz w końcu i o, weź sobie naleśniczki. Dzieciuk poszedł do szkoły. O, nawet masz porządny strój, także dobrze. Please. Dziecko ci śmierdzi, a ty... O, Aleksander dostaje niższe oceny. Jaka szkoda. No to jeszcze. Spróbujemy jeden dzień. Ale on jest padnięty w ogóle. Dobra, niech się może zdrzemnie. O, na kanapie u siebie w pokoju. A w takim stroju kąpielałem lata całe życie. Przebierz się już w normalne ubranie. Dobra, ten sobie odsypia. Dalej chcę z nią uciec, więc myślę, że to dzisiaj się uda, jak nie zapomnę. Oczywiście. No, lekcje tutaj są składane. Ale jemu się jakoś nie chce specjalnie na razie ich odrabiać. Lepsze to, aby się tutaj na górze jakaś łazienka dla niego. Ale chyba odłoży na swoje biurko. Taką mam nadzieję. Tu ty byś chciał zaprosić kogoś. A jednak nie na swoje. Ale ty nikogo nie znasz. Jeszcze. Ty potrzebujesz do kibelka, a nie do zabawek. Weź sobie prysznic od razu i faktycznie możesz się pobawić. Czymś. Na przykład jak twoja matka. W wannie. Spróbuj też wskoczyć do basenu. Mortimer ma jutro urodziny. Myślałam, że dzisiaj strasznie długo to trwa. No ale to chyba będzie już w kolejnym odcinku. Tak myślę, bo dzisiaj już mam za dużo materiału przez te wyjścia szalone Aleksandra. Wiecie, o co chodzi. Musimy pamiętać, żeby przed północą zadzwonić, kurde, do Karoliny i zapytać, czy z nami zwieje. No to przygotuj się na to, weź prysznic, resztki sobie zjedz. Tak, dziecko leży na podłodze w kuchni, ale kto by się przyjął i zapasz sobie kawę. Matka wróciła dopiero o 23 z pracy? Kurde. Serio musiałeś z tym kubkiem iść aż tu? Nie mam pytań. Ciekawa jestem, czy Karolina przyjedzie swoim złomem. Bo wiecie, oni mają wszyscy te samochody zrobione przez Sławka, takie... Co mu dowcip będziesz opowiadać? Daj spokój, kobieto, masz awans, super. Ale jesteś przecież bardzo zmęczona, więc... Idź spać. A gdzie ty się ładujesz do nie swojego łóżka? Nieładnie. Dobra, a ty tutaj zadzwoń. Wymknąć się z domu. Dajesz. Co ty masz, że z jakąś Karoliną pod duchą relację? No nieważne. Z nią chcesz się wymknąć. Zgodzi się? Super, przyjadę zabrać się o godzinie pierwszej. Spoko. Będę czekać. Skorzystaj sobie i idź się tutaj zdrzemni może. O, przyjechała. No, zostaw to dziecko. Czemu takim złomem? Przecież ona ma lepszy samochód. Ty chcesz po prostu wszystko zepsuć? Uwiecznijmy to. Twoja pierwsza ucieczka z domu, Aleksander. Byłeś takim porządnym dzieciokiem. No, idiota czy co? Marka? Tak, moi drodzy. Tak to się dzieje niestety z młodzieżą. Teraz masz obawy dać się złapać i złapali mnie. Super po prostu. No niestety ona zaraz się obudzi, bo ją dziecko pewnie obudzi. Albo inne coś. No poczekamy już na tego Aleksandra. O, wrócił tak po cichu, że nawet nie usłyszałam. Zostawisz to dziecko? Weź sobie
Nie, idź szybko na górę spać. Zostaw to dziecko. Strasznie mnie denerwuje, że oni ciągle chcą brać to dziecko i je karmić, albo nie wiadomo co robić z nim. Ale ono tak nie potrzebuje co chwilę jeść, no bez przesady. Dobra, Aleksander poszedł spać jak gdyby nigdy nic. On się w ogóle naturą interesuje. Karolina i ja wymykamy się. Fajnie jest robić coś zakazanego. Ta ucieczka kosztowała mnie sporo sił, ale zabawa była tego warta. No to cieszy mnie to bardzo, że się udało, Aleksandrze. A ja już kończę, bo tu się zaczyna kolejny dzień. A kolejny dzień zaczniemy już kolejnym odcinkiem. Czekają nas kolejne urodziny, tym razem małego Mortimera. Zobaczymy, co z niego wyrośnie, czy będzie równie piękny jak Xavier. Połączenie Diny i Mortimera. No dobrze, zobaczymy, co dalej będzie się działo. Zarówno z Diną, jak i Aleksandrem. Czy w końcu wróci na swoją dobrą drogę, bo jak na razie oceny zaczynają mu spadać i no, zobaczymy, czy tak zostanie dalej, bo niedługo studia, także też jestem ciekawa, jaką drogę obierze nasz drogi Aleksander. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i pa pa!